symbolem oczywiście Pól Nadziei jest żonkil. Jest to symbol nadziei. Dla kogo? Dla naszych pacjentów. Nasi pacjenci są wyjątkowi, zasługują na wyjątkową opiekę. Dzisiaj jest taki wyjątkowy czas, kiedy możemy o tym mówić, propagować ideę opieki paliatywnej, że to jest opieka wszechstronna, że osoby, które opiekują się naszymi pacjentami, są to osoby wyjątkowe. Wskrzeszamy nadzieję na to, że może być nieźle, w sensie w tym cierpieniu może być nieźle, że jesteśmy w stanie sprawić, żeby właśnie pacjenci mniej cierpieli, żeby mniej się bali, żeby bez względu na to, ile tego czasu naszym pacjentom zostało, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale żeby ten czas był w miarę znośny, żeby był dobry. I to jest ta nadzieja.